Cześć, mówi Darek Kraśnicki i tutaj opowiem o ciekawej sytuacji, kiedy orzecznik ZUS zabrał nam zwolnienie lekarskie podczas kontroli, a dana osoba uważa dalej, że jest chora, że jest niezdolna do pracy i nie chce się odwoływać, ale chce, że tak powiem, przedstawiać dalsze zwolnienia lekarskie. Witam panie doktorze. Orzecznik odmówił mi prawa do wypłaty zasiłku przed upływem 182 dni. Pani orzecznik nie wzięła pod uwagę wszystkich moich schorzeń. Czy w związku z tym dalej mogę dostarczać zwolnienia lekarskie do ZUS-u? Nadal leczę się u kilku specjalistów, głównie na boreliozę. Dzięki za odpowiedź. Odpowiadając na to pytanie, no, Raczej zacząłbym od tego odwołania, natomiast jeżeli już przyjmiemy tą drogę, no to warto uczciwie by powiedzieć tym lekarzom, czy temu lekarzowi, który prowadzi, o wyniku kontroli ZUS i wtedy pozwolić mu zadecydować. Po prostu nagle, żeby nie został postawiony w sytuacji, kiedy on nie wie o działaniach drugiego lekarza orzecznika. No tak gwoli ścisłości. Żaden lekarz nie ma patentu na nieomylność. Dotyczy to mnie, dotyczy to rzeczników ZUS-u, dotyczy to wszystkich, co słuchamy o tych błędach lekarskich i tam nie wiadomo różnych ciekawych rzeczach. Natomiast jeżeli lekarz prowadzący, yy, znając wszystkie okoliczności, będzie dalej wystawiał to zwolnienie, jest to jego suwerenna yy, decyzja. On bierze yy, na siebie całą odpowiedzialność, yy, co mu grozi. No, jeżeli. Może być na przykład skontrolowany przez ten ZUS, on jako lekarz, no i będzie się musiał z tego dalszego swojego postępowania wytłumaczyć. Także na tym kończę. Koniecznie tutaj skomentuj to wideo. Możesz oczywiście tutaj wejść na moją stronę badania lekarskie, przepraszam, Zwolnienie zwolnienielekarskie.pl Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. No na marginesie często lekarze niestety po tej wiadomości odpuszczają. Nie każdy lubi łazić do ZUSu. No i trochę się tak, jakby to powiedzieć, kopać z koniem, prawda? Także bye bye. Jeszcze raz zapraszam na moją stronę lekarskie.pl